Dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 4 do 10 grudnia 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla was, resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, wszystko to jest bardzo, bardzo mile widziane, więc z góry wam za wszystko dziękuję, za całe wasze wsparcie. No i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Zobaczmy sobie runę dla was na nadchodzący tydzień. Sowillo. Pięknie, słoneczko wam będzie świecić, kochani. Sowillo to słońce, Sowillo to sukces, Sowillo to taka dobra energia, optymizm, klarowność w głowie, jasny umysł, ciepło. Sowillo jest kartą też dobrego zdrowia, dobrego samopoczucia, takiego właśnie takiej radości z życia, ale też osiągania określonych celów, konkretnych celów, które gdzieś tam pragniemy. Więc kochani, no pięknie, słoneczko wam przyświeca, że tak powiem, w tym tygodniu, więc nie ma tego złego. Zapowiada się, już wam z góry mówię, że bardzo, bardzo fajny tydzień dla was, bardzo pozytywny. Zobaczmy dalej. Wewnętrzna wasza energia. Wisielec. Wisielec, kochani, może mówić o potrzebie odpoczynku, zawieszenia, nic nie robienia. Może właśnie to jest to, kochani, że będziecie potrzebowali odpocząć, zregenerować siły, zastanowić się przed kolejnymi krokami, zastanowić się przed kolejnymi decyzjami. Oczywiście, że tak, ale dla części z was wisielec może mówić o tym, że kochani, spojrzycie na coś, na kogoś, na jakąś sytuację z innej perspektywy i uświadomić sobie prawdę dotyczącą kogoś, czegoś. Zobaczmy tego wisielca. Zobaczmy wisielca. Piątka pentakli. Dziesiątka pentakli. No i rycerz kielichów. Kochani, spojrzycie zdecydowanie na coś z innej perspektywy. Dla części z was może chodzić o rodzinę, dla części z was może chodzić o finanse, dla części z was może chodzić o związek, dla części z was może chodzić o dzieci, dla części z was ogólnie chodzi o wasze życie. I mam wrażenie, kochani, że jeżeli w ostatnim czasie byliście w takiej energii braku, że mało mam pieniędzy, a mąż taki, nie taki, a żona nie taka, a nie mam męża, nie mam nikogo, nie mam faceta, jestem sama, albo nie mam dzieci, albo a moje dzieci są takie i owakie, a coś tam, a mam za mały dom, a mam za mały ogród, a nie mam psa, nie mam kota. Wiecie, taka energia braku, że wyszukiwania tego, co najgorsze, tego, co gdzieś wam brakuje w życiu. Mam wrażenie, że właśnie w tym tygodniu spojrzycie na swoje życie zupełnie z innej perspektywy i zaczniecie właśnie z taką wdzięcznością doceniać właśnie to, co jest. Niczego nie ma, tylko to, co jest. Okej, mam ciepły dom, mam mieszkanie, mam swoje łóżko. Okej, nie mam jeszcze męża, nie mam jeszcze żony, ale nie wszystko stracone jest tym. Jestem jeszcze w kwiecie wieku, w każdym wieku zresztą można poznać kogoś i dlaczego nie. Nie wiem, jakieś konflikty rodzinne były, nie wiem, cokolwiek. Kochani, spojrzycie na to wszystko zupełnie inaczej i otworzycie swoje serce na to wszystko. Mam wrażenie, że zaczniecie się bardziej angażować w niektóre relacje, w niektóre projekty zawodowe, w relacje również rodzinne, przyjacielskie. Dokładnie, i z tym rycerzem buław, królową mieczy i głupcem. Mam wrażenie, kochani, że uświadomicie sobie prawdę dotyczącą tego, co was otacza i właśnie wprowadzicie więcej energii do tego wszystkiego, otworzycie się na nowo, zaopiekujecie się tutaj innymi osobami, zadzwonicie do kogoś i powiecie, że go kochacie, spotkacie się z przyjaciółką, przyjacielem, pobawicie się z dzieckiem, wprowadzicie jakiś pomysł w życie, o którym długo marzyliście. Coś totalnie, kochani, się przetransformuje wewnątrz was i poczujecie wdzięczność za to, co już macie, za to, co się wydarzyło, za to, co już osiągnęliście, za wszelkie lekcje, które gdzieś tam doświadczyliście. I ta wdzięczność, kochani, rozbudzi wasze serce i właśnie wniesie dużo słońca do waszego życia. A wraz z tym, kochani, pojawią się cuda, pojawią się magiczne rzeczy, dokładnie, bliższe relacje, więcej uczuć, więcej miłości, więcej spokoju. Dla części z was też, kochani, więcej pieniędzy. Super. Co z zewnątrz? No, a z zewnątrz mamy, kochani, świat. Ukończenie jakiegoś cyklu, być może dla części z was karmicznego, dla części z was zakończenie jakiegoś ważnego etapu w życiu, dla części z was zakończenie biadolenia, oczywiście.
oczywiście, że tak. Ale kochani, z tym światem możecie też poznać kogoś z zagranicy, możecie właśnie zacząć jakąś pracę online, albo poznać kogoś online. Dla części z Was może szykować się jakaś przeprowadzka, wyjazd za granicę. Oczywiście, że tak. Zobaczmy ten świat. Zobaczmy ten świat. Dziękuję. Dwójka kielichów, dziesiątka mieczy. No i dwójka pentakli, piątka buław, as monet i szóstka monet. Właśnie to jest to, kochani. W pewnych relacjach, które gdzieś tam były, stanowiły dla Was problem, czy to są przyjacielskie relacje, czy z dzieckiem, czy z partnerem, czy z kimś z pracy, czy z mamą, tatą, nieważne. Chodzi o jakąś relację, kochani. I powiem Wam tak, że tutaj jakieś relacje bardzo mocno się ustabilizują u Was. Zakończy się jakiś trudny rozdział i, że tak powiem, to wszystko powróci do jakiejś takiej większej harmonii. Otworzycie się bardziej na siebie, zostaniecie się bardziej elastyczni na siebie. Myślę, że zamiast walczyć ze sobą, to faktycznie zaczniecie ze sobą pięknie współpracować. Wyjaśnicie sobie też wiele rzeczy i, kochani, zaczniecie budować jakiś nowy fundament na przyszłość. Tu jest jakieś nowe ziarno zasiane dla Was, które obiecuje właśnie tą równowagę w dawaniu i braniu. Równowagę w wzajemności, równowagę właśnie w budowaniu swoich fundamentów. No i, kochani, no z tą dziewiątką kielichów ewidentnie tutaj idziecie w kierunku polepszenia się Waszej sytuacji, wzmocnienia tych relacji, większej satysfakcji też czerpanej właśnie z tych relacji i więcej przyjemności w związku ze spotkaniem z tych osób, czy jakimiś bliższymi kontaktami z tymi osobami. Super, piękna energia. Dobra, zobaczmy, co w związkach w takim razie. Rycerz była. No kochani, jeżeli tam gdzieś ogień przygasł w Waszych związkach, no to w tym tygodniu będzie gorąco. Ale tutaj jest też ta energia takiego zawalczenia o siebie nawzajem. Zawalczenia o siebie nawzajem, zadbania o swoje potrzeby, pokazania, że pragnę, że chcę więcej. No dla części z Was oczywiście rycerz buław może mówić o tym, że pojawi się ktoś do romansu, więc jeżeli nie chcecie tutaj namieszać w swoich stałych związkach, to bądźcie ostrożni. Zobaczmy tego rycerza buław. Dziesiątka kielichów. Oj, trójka mieczy. Śmierć. Czwórka pentakli, a z pentakli, ósemka kielichów, umiarkowanie, sprawiedliwość, szóstka buław. No i tutaj też taka właśnie dwojaka historia, bym powiedziała, w zależności od kogo, kto mnie słucha. Dla części z Was faktycznie może tutaj, kochani, pojawić się ktoś do romansu, kto trochę namiesza w Waszej relacji i sprawi, że część z tych związków się zakończy przez ten romans. Ktoś tu zechce odejść po to, żeby pójść właśnie w jakimś nowym kierunku, bo być może poczuje, że ta relacja jest w jakiś sposób Wam przeznaczona, więc to może być Wasza energia, drugie panny, albo oczywiście Waszego partnera, ale ktoś tu może zechcieć odejść do kogoś nowego, bym powiedziała. Do kogoś nowego, kogo czuję, że to może być właśnie sukces, to może być szczęście, to może być ta sprawiedliwość. No i tutaj pojawia się jakieś nowe uczucie, więc dla części z Was pojawi się ktoś w Waszym związku, kto może nieźle namieszać po Waszej stronie albo po stronie partnera, ale to się odbije, że tak powiem, na całości związku, tak? I tak jak mówię, to może się gdzieś tam zakończyć. Dla części z Was, kochani, faktycznie jest to kwestia transformacji w Waszym związku. Jeżeli były jakieś niewyjaśnione sprawy, jeżeli były jakieś rozczarowania, jakieś blokady między Wami, one w końcu puszczą. Będziecie w stanie sobie wyjaśnić wiele rzeczy i, tak jak mówię, pójść nową drogą, odejść od tego, co nie służy, uleczyć pewne sprawy, znaleźć jakieś wspólne rozwiązania. No i, kochani, to wszystko będzie Was prowadzić do sukcesu, do odnowienia tej relacji, do otwarcia się emocjonalnie na siebie. Dokładnie, koniec jakichś konfliktów. Zasiewacie tutaj jakieś nowe ziarno, więc dla części z Was to nie zakończenie relacji, a jedynie właśnie ta transformacja, transformacja w Waszym związku, która faktycznie wyjdzie Wam bardzo, bardzo, bardzo na dobre. Okej, singlaczki. Wy macie gwiazdę. No patrzcie, patrzcie, gwiazda może mówić, kochani, że poznacie kogoś sławnego, albo ktoś, kto będzie Waszą gwiazdką z nieba. Może, kochani, też oczywiście wrócić ktoś po to, żeby uleczyć relacje między Wami. No ale gwiazda to jest to spełnienie marzeń, także ktokolwiek tutaj się pojawi u Was, moje drogie panny, będzie Waszym spełnieniem marzeń. Super, zobaczmy tą gwiazdę. Ach, as kielichów. Dziewiątka pentakli. Ósemka mieczy.
sąd ostateczny, rycerz mieczy, trójka pentakli. No moi drodzy, dla części z Was, kochani, może to być faktycznie ktoś z przyszłości, bo o tym mówi sąd ostateczny. I część z Was będzie się zastanawiało trochę, czy ta osoba się zmieniła, czy możecie tutaj zasiać faktycznie nowe ziarna. Może ta osoba kiedyś była w związku i teraz wątpicie, czy dalej jest w związku, czy się rozwiodła, czy o co chodzi. Może dla części z Was kiedyś nie była na tyle stabilna, żeby się nią zainteresować. Może miała jakieś problemy finansowe, czy cokolwiek. Ale wygląda na to, że tutaj będzie bardzo dużo rozmów, dużo wyjaśnień między Wami i część z Was może się zdecydować początkowo na jakąś przyjaźń, na jakąś taką bardziej luźną znajomość. Spotykacie się, tak, po to, żeby właśnie spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy i ewentualnie za jakiś czas spróbować bardziej, po tym czasie, kiedy rozwijecie jakieś wątpliwości. Więc dla części z Was, kochani, zaczniecie na spokojnie, ale zdecydowanie jest tutaj szansa faktycznie na uleczenie tej relacji i rozpoczęcie nowego rozdziału. Dla części z Was, kochani, oczywiście może to być ktoś nowy, ale powiem Wam jeszcze jedną historię. Dla części z Was może to być ktoś z Waszych przyjaciół, kto w końcu Wam powie prawdę i otworzy oczy na to, że jesteście jego, jej spełnieniem marzeń i ta osoba pragnie z Wami czegoś więcej. I to może być takie, nie widziałam i teraz nie wiem, co mam o tym myśleć, ale jak to i w ogóle o co chodzi. No i wygląda na to, że ktoś tu będzie spieszył się, żeby powiedzieć Wam jakąś prawdę o tym, co czuje i o tym, co pragnie. Kompletnie, kochani, się tego nie będziecie spodziewać i mam wrażenie, że dla części z Was właśnie to będzie niezły zaskoczeni i będziecie potrzebowali czasu, żeby uzmysłowić sobie prawdę, ale też właśnie spojrzycie, mam wrażenie, na tą sytuację i na tą osobę z innej perspektywy. I część z Was może uświadomić sobie, że od dłuższego czasu też podoba Wam się ta osoba, albo coś do niego, do niej czujecie, ale może nie byliście w pełni tego świadomi. A tutaj jest kwestia uświadomienia sobie jakiejś prawdy. No i wygląda na to, że faktycznie będzie otwarcie swojego serca, będzie pójście naprzód. No, piątka mieczy, szczęśliwa wiewiórka i paść pentakli. Myślę, kochani, że będzie trochę jakiegoś stresu, lęku w tym wszystkim, ale no tutaj jakieś jest szansa na zasianie nowych ziaren, które no, mogą być bardzo owocne na przyszłość. Okej. Okay. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, arcykapłan. Kochani, arcykapłan może wróżyć Wam jakieś takie duchowe święta i, jak to się mówi, okazje, o tak bym powiedziała, może na jakieś wesele pojedziecie, może na jakieś chrzciny, może na jakieś bierzmowania, nie wiem, co tam jeszcze teraz jest, komunie chyba są w maju, więc absolutnie nie, ale kochani, tego typu rzeczy, jakieś święta kościelne mogą się szykować, odnowienie ślubów, tak, tego typu rzeczy, więc to może jak najbardziej być dla Was właśnie w nadchodzącym tygodniu, szansa na spotkanie się z bliskimi, szansa na właśnie na spędzenie też miło czasu. Arcykapłan, kochani, dla mnie też jest zawsze reprezentacją starszych osób u nas w rodzinie, więc może spotkanie z dziadkami, ze starszymi rodzicami. Dla części z Was może usłyszeć jakieś ważne prawdy życiowe, jakieś mądrości, które będą, że tak powiem, ważną lekcją dla Was. Może, kochani, to Wy będziecie chcieli się podzielić z kimś, z dziećmi, z wnukami, jakąś taką mądrością życiową, czymś, co jest dla Was ważne, czymś, co gdzieś tam zyskaliście na podstawie swoich doświadczeń. Więc, kochani, wszelkiego rodzaju dzielenie się mądrością jak najbardziej będzie ważne dla Was w tym tygodniu i może być bardzo istotne. Zobaczmy tego arcykapłana. Gwiazda, pięknie. Wow, sprawiedliwość. Wow, diabeł, cztery arkana wielkie, niesamowite. Dziewiątka była w świat i szóstka była w. No powiem Wam tak, kochani, że wydaje mi się, że właśnie ktoś Wam otworzy oczy na coś albo Wy otworzycie komuś oczy na coś. Myślę, że tutaj usłyszycie jakąś ważną informację dla części z Was, ważną informację, która pozwoli Wam się odciąć od jakiegoś ego, od jakichś nieprzychylnych relacji, od toksycznych relacji i pozwoli coś uleczyć w sobie, w swoim świecie. Mam wrażenie, że jest to czas przede wszystkim zakończeń i pójścia w stronę jakiegoś sukcesu, otwarcie się serca na siebie, zostawienie jakichś kłótni i odnalezienia tak jakby swojej drogi do celu. Dla części z Was możecie usłyszeć coś ważnego, na przykład właśnie od swoich dziadków, albo od jakiegoś mentora, od jakiegoś księdza, od jakiegoś coacha, czy coś takiego, co pozwoli Wam, że tak powiem, odblokować się na jakiś przepływ ważnych energii wewnątrz Was i pozwoli Wam na przykład właśnie podjąć decyzję, że teraz będę zmierzać ku światłu, ku swoim marzeniom, ku jakiemuś spełnieniu i zacznę realizować plany, o które gdzieś tam zaniedbałam. Więc moi drodzy, bardzo taki ważny czas, kochani, pod względem właśnie takiej też Waszej transformacji i właśnie być może właśnie spojrzenia na coś zupełnie z innej perspektywy. Dla części z Was może być tak, kochani, że
część z was uważała jakieś relacje rodzinne właśnie za toksyczne, za niefajne, za takie, no wiadomo jakie, blokowaliście się na to, ale kochani, tutaj pod wpływem jakiejś czyjejś mądrości, mam wrażenie, którą usłyszycie, być może właśnie spojrzycie na te relacje trochę z innej perspektywy, może dostrzeżycie jakieś światło w tunelu, może stwierdzicie, że czas, że tak powiem, podejść bardziej sprawiedliwie do tematu, wyjaśnić coś z kimś, uleczyć coś z kimś i to będzie czas, kochani, gdzie naprawdę to te naprawa tych relacji będzie dla was niezwykle ważne. Uwolnienie się właśnie od ego, uwolnienie się od tego, co was tutaj blokuje. I zwycięstwo, i sukces, i emocje, kochani, piękne emocje, tak? Dokładnie, wyjście może z ukrycia dla części z was i ponowna reaktywacja jakichś takich ważnych relacji rodzinnych. Myślę, że to będzie, kochani, tutaj ważne. Mhm. Tak jest. Dobra, praca i finanse. O, kochani, dziewiątka kielichu. Bardzo ładny tydzień przed wami, moje drogie panny. Tutaj było takie lekkie zawirowanie w tych związkach z tą jedną opowieścią, ale ogólnie cudnie. No mówiłam, że będzie słoneczny tydzień dla was. Dziewiątka kielichów. Jeśli chodzi o pracę i finanse, kochani, spodziewajcie się jakiegoś spełnienia marzeń, jakiegoś świętowania, sukcesu, osiągnięcia jakiegoś marzenia, realizacji jakichś planów, podpisania świetnej umowy, znalezienia pracy, cokolwiek, kochani, to jest, będziecie bardzo szczęśliwi z tego tytułu. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów. No, a z buław. Sąd ostateczny. Arcykapłan. Rycerz. Mieczy, trójka pentakli. No i dziewiątka kielichów po raz kolejny. Moi drodzy, mam wrażenie, że jeżeli walczyliście o jakiś awans, o jakąś pozycję zawodową, o jakiś tytuł, zakończenie jakichś studiów. I może być tak, kochani, że na przykład wcześniej nie zostaliście wybrani, albo wzięci pod uwagę, albo coś zostało przeoczone, czy coś w tym stylu. Tak jakby ponownie zostaniecie wzięci pod uwagę i kochani, to będzie początek nowego rozdziału dla was. Coś tutaj się zakończy sukcesem i osiągniecie to, czego chcieliście osiągnąć. Czy to jest kwestia właśnie umowy z kimś, czy to jest kwestia awansu, czy to jest kwestia właśnie, tak jak mówię, jakiejś edukacji, założenia własnej firmy. Kochani, otrzymacie wiadomości, że jakiś wasz fundament, o który walczyliście, się w końcu realizuje, i że to jest właśnie to wasze spełnienie i to da wam takie szczęście. Jakieś zawieszenie też właśnie tutaj się zakończy, kochani, i będzie ten krok naprzód w kierunku sukcesu, w kierunku sławy, w kierunku osiągnięcia tego, o czym marzyliście. Dla części z was, kochani, tutaj też jest taka informacja, że jeżeli jesteście w trakcie jakiejś sprawy sądowej odnośnie, nie wiem, alimentów, zadośćuczynienia jakiegoś, dla części z was też oczywiście rozwód tu jakiś może być, czy coś w tym stylu, kochani, to w tym tygodniu przyjdą jakieś wiadomości i ktoś przyjdzie do współpracy z wami. Ktoś, kto pomoże wam przepchnąć pewne sprawy do przodu i osiągnąć to, czego pragniecie w tej sytuacji. Więc tutaj możecie podjąć współpracę z kimś bardzo doświadczonym, starszym, kto pomoże wam rozwiązać tą sytuację, no i osiągnąć właśnie ten swój cel. Więc dobra współpraca, zdecydowanie dobra współpraca. Okej, okay. rada. Siła. Zachowaj siłę, zachowaj taką integralność, bądź niezależny, ale z drugiej strony bądź też bardzo mocno wrażliwy w stosunku do innych, bądź otwarty, staraj się zrozumieć innych. Pamiętaj, że siła leży w sercu, a nie w mięśniach. Staraj się współczuć innym, z właśnie większą wrażliwością podchodź też do innych. Bądź pomocny, bądź otwarty, ale bądź w tym wszystkim też pewny siebie. Zobaczmy tą siłę. Królowa mieczy, rycerz mieczy, wisielec, co nam wypadło? Dziewiątka kielichów, trójka monet i trójka buław. No to jest to, kochani, że tak jakby kończy się jakiś okres zawieszenia dla was i faktycznie przychodzi czas jakiegoś spełnienia marzeń, poprawy relacji, budowania nowych fundamentów. I to jest, kochani, ważne, żeby właśnie wykazać się tą wrażliwością, siłą, żeby odblokować swoje serce, odblokować się na komunikację z innymi, podejść z taką otwartością do innych, bo trójka pentakli też zachęca nas do właśnie współpracy przede wszystkim, współpracy z innymi, do tego, żeby właśnie poznać opinię innych osób, poznać punkt widzenia innych osób. To jest to, co, kochani, pozwoli wam osiągnąć sukces i właśnie, tak jak mówię, ruszy pewne sprawy do przodu w celu właśnie naprawdę dobrych inwestycji, zarówno tych emocjonalnych, jak i finansowych. Okej, no to co? Kryształowy aniołek dla was, moje drogie panny. Kryształowy aniołek. O, dziękuję bardzo, jak wyskoczył. Ja cię kręcę.
To pas. Przebaczenie uzdrawia. Wow. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokuje on zdrowie i szczęście. Wow. Pięknie. Dobra, to co? Pytanie i odpowiedzi jeszcze na koniec. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na to pytanie. 1, 2, 3. Okidoki. Odpowiedź numer 1 brzmi: wybierz nowy kierunek. Odpowiedź numer 2 brzmi: w przeciągu kilku tygodni. I odpowiedź numer 3 brzmi: poproś innych o wsparcie. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę cudownego tygodnia, powodzenia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.